Strasznie dziękuję za Waszą obecność, drodzy Państwo. Pofatygowaliście się tutaj, żeby z nami przeżyć trochę jakichś, mam nadzieję, dobrych chwil. I proszę spojrzeć na tą wystawę takim okiem, że spotkały się dwie panie w starszym wieku już i właściwie trudno określić, co mają z sobą wspólnego, ale dlatego nazwana wystawa została duetem. Duetem, bo myśmy kiedyś już raz występowały jako dwie solistki i okazało się, że bardzo nam się to udało i postanowiłyśmy jeszcze tak może na końcówce swojego żywota, może razem się jeszcze pokażemy. I słysząc głosy tutaj Państwa, niektórzy, którzy tam wtargnęli już na tą ekspozycję, że jest całkiem udana, że wcale jakiś nie ma zgrzytów między naszym postrzeganiem naszej tej własnej rzeczywistości. Ja co prawda jestem bardzo jak zwykle rozwichrzona i jakieś takie różne rozrabiackie rzeczy pokazuję tutaj, o które nikt by mi nie podejrzewał, a pani Stasia jest klasyką, spokojem, kulturą, która menuje z jej prac, jakby ucisza te moje tutaj rozedrgania. Ja jeszcze chciałam powiedzieć tylko kilka słów, że bardzo dziękuję za zaproszenie do tego wspaniałego obiektu pani Ewie Lijewskiej-Machowskiej, która bez mrużenia oka zaprosiła nas tutaj, żeby można było pokazać nasze prace. No i przede wszystkim dziękuję sponsorom, czyli naszemu prezydentowi i pewno zarządowi miejskiemu, chociaż nie wiadomo, bo kiwa głową, ale na moją prośbę, czy nie mógłby ewentualnie sfinansować naszego dosyć skromnego, ale bardzo udanego wydawnictwa, powiedział tak. Czemu nie? Od razu nie było nam w dyskusji, także przyjęłam to jako wielki komplement, że nie waha się, że utopi pieniądze w jakiejś niewiadomej jakości imprezę, także strasznie jestem wdzięczna. Panu Hewakowi, który bardzo aktywnie działał, proszę przekazać moje podziękowania. No i w ogóle jesteśmy zaszczycone, że dwóch prezydentów uczestniczy na naszej wystawie. No to jest ewenement, proszę Państwa, naprawdę rzadko to się zdarza. Możemy się wymienić.